Moi drodzy, dzisiaj chcemy mówić na temat kulisów wielkiego boju. Bardzo często posługujemy się tym zwrotem wielki bój, tym określeniem. I te kulisy wielkiego boju, w zasadzie to, co dzisiaj będziemy robili, jest częściowo wprowadzeniem do 10 rozdziału. Ja prosiłem na ostatnim naszym spotkaniu w kwietniu między mocami światłości i mocami ciemności i jak w to wszystko wprowadzony jest człowiek. I że człowiek swoją postawą może opowiedzieć się po jednej z dwóch stron. A w zasadzie może opowiedzieć się po jednej stronie, bo po tej drugiej stronie już jest. Nie musi się wcale opowiadać. My jesteśmy uczestnikami i aktywistami tego wielkiego boju w takiej czy innej formie. To wielkie zmaganie, ta wielka konfrontacja szatana i Boga, mocy światłości i mocy ciemności w pewnym okresie czasu przeniosły się na naszą ziemię i człowiek został w nie wciągnięty. I do dzisiejszego dnia my mamy tę walkę. Czasem walczymy sami z sobą, prawda? Czasem mamy natłok myśli pozytywnych, czasem negatywnych. One z sobą walczą o decyzję, czy pozostaniemy przy tym, przy czym urodziliśmy się, czy udamy się w stronę tego, który przyszedł nam z ratunkiem i pomocą. Jeśli chodzi o poszczególną osobę, poszczególnego człowieka, to ta walka, ten wielki bój rozgrywa się przez całe życie. I on się nie skończy wcześniej, dopiero wtedy, gdy nasze życie się kończy, albo gdy przyjdzie powtóre Jezus Chrystus. Moment śmierci naszej jest momentem ustania wielkiego boju i mojego udziału w tym wielkim boju. Człowiek korzysta z wolnej woli i w zasadzie już zdecydował. I tej decyzji nikt i nic nie może zmienić bez rozegrania tego wielkiego boju, tej wielkiej konfrontacji. Człowiek zdecydował na początku w naszym imieniu Adam z Ewą, że wąż ma rację i trzeba podążyć za jego myślą. Nie wiem, czy obserwujecie to w swoim życiu, że o wiele łatwiej nam iść w tamtą stronę czy tamtą stroną drogi. Jak woda po najmniejszym oporze. Tam, gdzie szczelina, już jesteśmy. I czasem zupełnie nieświadomie. To jest po prostu nasza natura. Historia tej ziemi jest odbiciem zmagań pozaziemskich mocy. Wielokrotnie powtarzałem to. My nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Dziękuję serdecznie. Może zdołam, ale mam zapas. Lepiej zapas jak posucha. Drodzy, zarówno szatan, jak i Bóg nie są osamotnieni w tym wielkim boju. Mają zastępy swoich aniołów, jak nazywa te istoty Pismo Święte. Popatrzmy na to, jak to było od samego początku. W Księdze Rodzaju, 2 i 3 rozdział, Bóg powiedział: gdy postąpisz wbrew mojej radzie, umierając, umrzesz. Szatan powiedział: na pewno nie umrzecie. Popatrzmy na świat chrześcijański. Za czym opowiada się większość świata chrześcijańskiego? Za tym, że człowiek, umierając śmiercią biologiczną, umiera i kończy się? Czy że żyje w dalszym ciągu? Prawda? W Księdze Ioba znowu mamy wielki bój. O kogo? Kto jest pośrodku? O człowieka. Z jednej strony jest Bóg, z drugiej strony jest
szatan. Znamy historię tego patriarchy. W księdze Zachariasza anioł Pana, szatan, a pośrodku kapłan, reprezentant narodu, który wyszedł z niewoli babilońskiej. Walka o ten naród. W Ewangelii Marka Chrystus konfrontuje się bezpośrednio z demonem. Wtedy, gdy w krainie gadareńskiej spotkał się z nieszczęśliwymi ludźmi, których demon doprowadził już do omamu, do szału. I tam się dowiadujemy, że nad jednym człowiekiem znęcał się legion aniołów demonicznych. W średniowieczu zastanawiano się nad tym, ile tam na szpilce, główce szpilki diabłów się zmieści. My się z tego śmiejemy, ale pamiętajmy, to są niezliczone moce, które są przeciwne człowiekowi i jego wędrówce z Bogiem. Ludzie, a więc ich serca, umysły, to arena. Arena widowiskowa, dla, jak to Paweł ujął, dla świata aniołów i ludzi. Gdy przejdziemy już do 10 rozdziału, to zobaczymy, jak to wygląda zza kulis. To wygląda jak w teatrze lalek. To, co my czynimy, co się z nami dzieje, co się wokół nas dzieje, to nie jest to nawet, o czym my sami decydujemy. Za te sznurki, za te druciki pociąga ktoś tam spod sceny. Teatr lalek jest idealnym obrazem dla rzeczywistości, która rozgrywa się w wielkim boju pomiędzy mocami ciemności i mocami światłości o człowieka i bardzo często w człowieku. Skoro rozpoczęliśmy o aniołach, porozmawiajmy trochę o aniołach. Co o nich wiemy z Biblii? Bardzo dużo. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł napisał, że aniołowie, mowa jest o aniołach niebiańskich, bożych, są służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia. A więc do tej pory mówiliśmy tak minorowo o tym, że jesteśmy podporządkowani niemal w całym naszym życiu, podejmowani tym potrzebom, które prowadzą nas do podjęcia niewłaściwych decyzji. Ale z drugiej strony Pismo Święte upewnia nas, że nie do końca tak jest. To jest jedna strona obrazu. Druga jest ta, że aniołowie Boży służą wszystkim, którzy chcą Bogu oddać swoje życie i prowadzić godne życie. Co oznacza słowo anioł? To jest bardzo ciekawe, dlatego że nieraz, gdy słyszymy anioł, to myślimy o skrzydłach, myślimy o jakiejś astralnej postaci, która unosi się, znika albo jest widoczna. Anioł dokładnie oznacza poseł, posłanie. Angelos po grecku znaczy prawie to samo, co apostolos. Apostoł, posłany. Ktoś, kto ma jakąś funkcję do spełnienia. Tutaj mamy malak, hebrajskie słowo. Jedna z ksiąg Pisma Świętego, ostatnia w Starym Testamencie. Ktoś może pamięta, jaką nazwę nosi? Księga Malachiasza. Malachiach to jest Malak Jahwe. Anioł Jahwe. Anioł Boży. Anioł Pana. Zachariasz. Równie wszędzie, gdzie mamy ten element Jah. To jest zawsze zwrócona uwaga na te funkcje. Angelos po grecku. I o aniołach Bożych i o aniołach szatana czytamy w jednym, w wielu tekstach, ale jest taki tekst w Apokalipsie w 12 rozdziale,
wiersz 7-9, gdzie jest powiedziane, że te dwie grupy aniołów się wykluczają, walczą z sobą. Tu nie mówimy o takiej walce orężnej może, ale jest to walka moralna pomiędzy dobrem i pomiędzy złem. I ta walka została opisana w Apokalipsie. Walczył Michał ze strony Boga i jego aniołowie i walczył również szatan i jego aniołowie. Ale nie ocaleli, zostali zrzuceni. O aniołach wiemy też to, że występują w różnych rangach w zależności od pełnienia funkcji. Cherubowie, 66 razy znajdujemy te określenia i jeden raz w Nowym Testamencie. Serafowie tylko dwukrotnie i tylko w księdze Izajasza, proroka. Natomiast dużo czytamy o aniołach, którzy pełnią jakieś szczególne zadania. Studiując księgę Daniela, myśmy poznali imię jednego anioła, prawda? Gabriel. Poznamy ich jeszcze więcej, gdy będziemy czytali dalej. Znane imiona aniołów. Lucyfer. To był anioł. Ja pamiętam, gdy byłem małym dzieckiem w Małopolsce, to było takie powiedzenie, jak ktoś na kogoś się zdenerwował, szczególnie starsze niewiasty, tam nawet na swoje dzieci, matki, to mówiły: ty Lucyferze, ja ci pokażę. Tak. Utożsamiano to z diabłem. Nie. Lucyfer to nie diabeł. Lucyfer to jutrzenka. To nosiciel światłości. To najwspanialsza istota przy obok tronu Bożego. I to miano ktoś, kto je nosił, zlekceważył. Możemy powiedzieć, że niemal się go wyrzekł. I został demonem. To jest ta sama istota. Inne imię, Gabriel, oznacza wojownik Boży. Występuje w księdze Daniela, występuje w Ewangelii Łukasza. To on był tym aniołem do szczególnych poruczeń. Danielowi wyjaśniał widzenia. Dowiemy się w 10 rozdziale, jakie jeszcze funkcje pełnił. On przyszedł do Marii Panny w Nazarecie i oznajmił jej to, że zostanie matką Zbawiciela świata. Michał, kolejne imię anielskie. To imię oznacza, kto jest jako Bóg. A więc w formie pytajnej, jak gdyby wyzwanie w tym imieniu się zawiera. Kto jest jako Bóg? Występuje i w księdze Daniela w 10 rozdziale, i w 12 rozdziale, w Judy liście i w Apokalipsie w 12 rozdziale. Kilkakrotnie będziemy się zastanawiali, kim jest ten Michał, bo na temat Michała jest też wiele przeróżnych pojęć wśród ludzi czytających Pismo Święte. A więc mamy tutaj jeszcze inne znaczenie, inne jak gdyby pokazanie z innej strony anioła, tego Malaka w Starym Testamencie. To jest bardzo ciekawy tekst, jedyny w swoim rodzaju w całym Starym Testamencie. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. A o tym wszystkim dowiecie się od anioła mego, który mi przygotuje drogę. A więc Bóg posyła anioła swego, aby jemu przygotował drogę i zapowiada, a później przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza. Czy Bóg może być aniołem? Czy anioł może być Bogiem? Anioł nie może być Bogiem, ale Bóg może być aniołem.
I tutaj, gdy mowa jest, gdy czytamy Nowy Testament, już teksty są podane, to dowiadujemy się, że tym aniołem posłanym był Jan Chrzciciel, człowiek. Nie istota astralna, człowiek. A tym aniołem przymierza to był Bóg, który przyjął ciało ludzkie i spełniał posłannictwo tutaj na tej ziemi, aby ratować i zbawić człowieka. Miano anioła w Piśmie Świętym otrzymują również te istoty duchowe, które Bóg je stworzył w takiej randze aniołów. Ale miano i funkcję tę może piastować także istota Boża, człowiek, a nawet grupa ludzi, która spełnia właśnie wtedy, kiedy o tym jest mowa, albo z natury to czyni. Nawet jednorazowo taką funkcję. I tu mamy kilka tekstów przykładzia. W Ewangelii Łukasza pokazane jest ta scena, kiedy Jan ma wątpliwości co do przyjścia Jezusa Chrystusa, czy to jest on, czy nie, bo sam siedzi w więzieniu, a on mu wcale nie pomaga. Co to za przyjaciel? Ja mu przygotowałem drogę. I wysyła, i tekst w Ewangelii Łukasza mówi, wysyła swoich aniołów do Jezusa, czyli swoich uczniów, jako posłańców, aby zadali mu to pytanie. To jesteś ty, czy mamy czekać innego? W Apokalipsie w 14 rozdziale jest przedstawiona scena trzech aniołów, którzy głoszą Ewangelię każdemu stworzeniu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. A wiemy, że gdy Chrystus był na tej ziemi, to zlecił głoszenie Ewangelii ludziom. A więc ci trzej aniołowie symbolizują tych wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zwiastują Jego przesłanie wszystkim na tej ziemi, bo Chrystus powiedział, Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec istnienia życia na tej ziemi i czas, kiedy Chrystus zabierze zbawionych do domu Ojca. Kim są i czym się zajmują aniołowie Boga? Przebywają u tronu, o tym bardzo często czytamy, nie zawierają związków małżeńskich, nie wiemy nic na temat istnienia czegoś takiego jak płeć aniołów. Poza tym, że nieraz na ziemi ludzie sobie nadają takie miano i gdy mówią mój aniele albo moja anielico, to wtedy staje się to rozpoznawalne. Jak już czytaliśmy, pomagają ludziom, którzy zmierzają w stronę zbawienia. Pamiętacie taki wierszyk? Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie. Zdawałoby się, że to taki dziecięcy wierszyk. Jest bardzo mocno oparte w teologii biblijnej. Chrystus powiedział, żeby nie krzywdzić i zupełnie traktować tak jak każdego człowieka, nawet najmniejsze dziecko. Mówi, bo ich aniołowie bezustannie są przed tronem Bożym. A więc ja sądzę, że w zbawieniu będzie bardzo przyjemne spotkanie z aniołem, tylko już wiem, że chyba będzie usprawiedliwione, gdy powie mi, słuchaj, ja miałem trochę roboty z tobą. Ja miałem trochę pracy, aby cię ochronić, aby cię przeprowadzić, aby cię utrzymać, aby cię skierować do Boga. Gabriel, to już mówiliśmy, do specjalnych zadań. Aniołowie nie przyjmują czci od ludzi. To jest bardzo ważne. To są istoty rangą wyższe od człowieka. Nie są bogami, są istotami stworzonymi. Bóg w odróżnieniu jest stworzycielem.
My też jesteśmy stworzeniem Bożym, ale niższym od aniołów. I gdy ludzie, mamy takie przykłady, próbowali oddawać cześć aniołom, to aniołowie natychmiast ich powstrzymywali od tego. Jan na wyspie Patmos był tak zachwycony wizjami, które otrzymał, że dwukrotnie popełnił to faux pas. Pada przed aniołem i stara mu się oddać pokłon. Anioł dwukrotnie podnosi go. Mówi, ja jestem współsługą twoim, ja jestem aniołem, ja nie jestem Bogiem. O, jest tutaj tekst z listu do Kolosan, 2 rozdział i wiersz 18, w którym apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś ma upodobanie, takich ludzi zawsze na ziemi było wielu, nadal jest, upodobanie w oddawaniu czci aniołom, to poniża samego siebie. Cześć należy oddać tylko i wyłącznie Stworzycielowi, nie stworzeniu. Proszę mnie dobrze zrozumieć, mówimy o czci religijnej. Panowie, kapelusze przed paniami trzeba zdejmować w dalszym ciągu. Istnieją aniołowie Boga, ale istnieją też aniołowie szatana. Po raz drugi na tę kwestię zwracam uwagę. Zbuntowani aniołowie, ci, którzy stanęli po stronie byłego Lucyfera, a później diabła szatana, zostaną osądzeni i unicestwieni. Nie będą istnieć na wieki. Ten wielki bój zostanie rozstrzygnięty i wtedy zło przestanie istnieć, a z nim wszyscy, którzy złu się całkowicie oddali. Popatrzmy praktycznie, jak to było w Starym Testamencie, gdzie widzimy służbę aniołów. Abraham za namową swojej żony Sary, bo mieli obietnicę potomstwa, ale Sara nie mogła urodzić, wobec tego mówi, słuchaj, zgodnie ze zwyczajem tych terenów, na których jesteśmy, jeżeli moja służąca, moja służebnica urodzi twoje dziecko na moich kolanach, to wtedy to się liczy, że to jest moje dziecko, nie jej dziecko. I tak się stało. Hagar, ta służebnica, urodziła syna, to jest Ismael, takie imię mu nadano. A później doszło do nieporozumień. Miała tak dość tego domu i swojej pani i wszystkiego, że uciekła z domu. I wtedy anioł Boży przychodzi do Hagar i mówi, Hagar, gdzie idziesz? Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? Zaczyna się ją opiekować. Zaczyna się o nią troszczyć i daje jej szereg rad, według których później Hagar postępuje. Popatrzmy na inne przykłady w tym względzie. Gdy Sodoma i Gomora miały zginąć, Bóg posyła aniołów do Lota, ażeby uratował tych, którzy chcą być uratowani. Anioł, Abraham i Izak spotykają się na górze Moria, gdzie Izak ma być ofiarowany na ołtarzu i wtedy anioł Boży powstrzymuje Abrahama i mówi, tak nie czyń. Natomiast tam uwiązł w cierniach baranek. To jest symbol Zbawiciela. Zbawiciel przeleje krew za zbawienie ludzkości, nie twój syn. Drabina Jakubowa to z tego snu Jakuba, gdy uciekał przed swoim bratem Ezawem. Bardzo ciekawy przypadek, kiedy anioł stara się interweniować, bo Bileam, prorok Boży, który sprzeniewierzył się Bogu i później na tym, że potrafił przewidywać, widzieć, oceniać pewne sytuacje, postanowił zbić majątek. Byli i tacy. Wtedy jechał na oślicy
na miejsce, gdzie miał zainkasować niezłą kasę. Zainkasować kasę, dobrze. I gdy wjechał w taki suk, w taki wąwóz, ściana kamienna po jednej stronie, po drugiej stronie, oślica szła i zaparła się nogami, nie chce jej iść dalej. Zaczyna ją okładać, zaczyna na nią krzyczeć, a ona ani rusz. I w pewnym momencie odwraca swój łeb i mówi, dlaczego ty mnie bijesz? Czy ja kiedykolwiek ci się sprzeniewierzyłam? I wtedy Bóg spowodował, że Bileam patrzy i nie wierzy oczom. Anioł stoi, tak jak sobie wyobrażał anioła. Bóg zawsze przemawia do nas językiem dla nas zrozumiałym. Popatrzmy, czego może anioł dokonać. Anioł i rodzice Samsona, kiedy ten potężny mężczyzna ma się urodzić, szczegółowe rady otrzymuje matka i ojciec Samsona, jak należy to dziecko wychować. Anioł broni ludu Bożego. Anioł chroni tych, którzy należą do Boga. Czytamy w Psalmie 34. Wszystkich, którzy kroczą zgodnie z Bożymi przykazaniami. Rola aniołów w służbie proroków. W księdze Zachariasza o tym czytamy bardzo dużo. Gabriel, anioł do szczególnych zadań, poruczeń. Anioł w Nowym Testamencie, już jesteśmy tutaj, mówimy o służbie, o działalności aniołów w Nowym Testamencie. Anioł udaje się do rzymskiego setnika, oficera rzymskiego, który stacjonował w Palestynie, spotkał się ze Starym Testamentem, bo to była epoka Starego Testamentu, aczkolwiek akurat na przełomie to się działo i otrzymuje informację od Boga poprzez anioła, co ma czynić, aby spotkać się z apostołem Piotrem. Anioł uwalnia też Piotra z więzienia. Piotr strzeżony pomiędzy kilkoma strażnikami, związany powrozami czy łańcuchami. Anioł przychodzi, trąca go w bok, te wszystkie więzy spadają. Ci strażnicy na to patrzą, nie widzą ani Piotra, ani anioła. Rano go szukają dopiero. A więc aniołowie Boży cudownie mogą działać. I działają. Radują się z każdego nawrócenia grzesznika. Nic nie dziwmy się, jeżeli aniołowie pomagają tym, którzy podejmują decyzję pójścia za Bogiem, to znajdują się pod szczególną ich strażą. A wtedy aniołowie, gdy ten człowiek osiąga zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, jego życie się zmienia, ma wielką radość. Aniołowie nie są jakimiś istotami, dymkami, pozbawionymi uczuć, pozbawionymi rozumu, jakimiś narzędziami tylko. To są niezwykle inteligentne istoty. W Apokalipsie na 405 tekstów 64 razy wymienieni są różni aniołowie w różnych ich posługach. To jest niedługa księga, 22 rozdziały, konkretnie 405 tekstów. 64 razy występują tam aniołowie. Aniołowie w życiu Jezusa, począwszy od zwiastowania i urodzenia Jana Chrzciciela, zwiastowania urodzenia Chrystusa u Marii w Nazarecie, później rozmowa z Józefem, później na polach betlejemskich, później ochrona rodziny, która musi uciekać przed Herodem do Egiptu. Aniołowie służą Chrystusowi, pokuszeniu go przez szatana po tym 40-dniowym poście. Anioł wzmacnia Zbawiciela w Getsemane, kiedy wszyscy go opuścili. Został tylko sam. Aniołowie są pierwszymi przy zmartwychwstaniu. Biorą udział w tym akcie zmartwychwzbudzenia naszego Zbawiciela.
aniołowie przy wniebowstąpieniu. Już Chrystus zniknął z oczu apostołów. Wtedy aniołowie przybliżają się w postaci dwóch mężczyzn w białym odzieniu, co nie jest rzadkim widokiem w tamtym terenie, nawet dzisiaj. Tam jasne, białe odzienie nosi wiele osób nadal, z uwagi na klimat też. Aniołowie podczas sądu, aniołowie przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. A więc świat, wszechświat jest pełen aniołów i pełen ich działalności. Tu mamy niektóre sceny, tak sobie to wyobrażał malarz, kiedy Maria usłyszała słowa: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Urodzisz syna, nazwiesz imię jego Jezus. Aniołowie to poselstwo trzech aniołów, różnie oddawane przez artystów. Akurat ten tak sobie to wyobrażał. To jest symbol ludzi, którzy otrzymali zlecenie od Boga, od Chrystusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim stworzeniom. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, gdzie mowa jest o tym, że Chrystus wysłał swoich uczniów z poselstwem, żeby szli i głosili tę Ewangelię. To było podczas jeszcze jego ziemskiej działalności, kiedy on ich przyuczał do opowiadania ludziom radosnej nowiny. To również czytamy w języku greckim, że wysłał swoich aniołów, a to byli jego uczniowie. Z grona 70, którzy mu towarzyszyli. Powtórne przyjście Chrystusa tak jest przedstawione w Piśmie Świętym. Przyjdzie Syn Człowieczy, a z Nim wszyscy aniołowie niebiańscy. Wyobrażacie sobie, jakie to będzie wspaniałe, nie tylko widowisko, ale wydarzenie? Skoro jest tylu cudownych aniołów, skoro Bóg jest tak wspaniały i sprawiedliwy, to skąd na tej ziemi przez Boga stworzonej, takiego właśnie Boga, mającego do dyspozycji takich tylu aniołów, jest tyle zła, tyle niesprawiedliwości, tyle bezradności, tyle krzywd. Nie mówimy o zawinionych, ale i niezawinionych. Dlaczego tak wygląda rzeczywistość? Dlaczego te obrazy są powszechne na kuli ziemskiej od zarania jej istnienia, a im dłużej istniejemy, tym bardziej brzemienna w to zło i w tę nieprawość jest nasza ziemia? Dlaczego? Dlaczego? Mimo naszych osiągnięć i cudownej aparatury nie potrafimy uratować, nie potrafimy dać życia, nie potrafimy przynieść szczęścia. Dlaczego? Chrystus, który stworzył ten świat i dokładnie zna każdą sytuację w życiu każdego człowieka, w tym w moim życiu, w twoim też. Ten Chrystus zna często nasze niepokoje, które domagają się odpowiedzi. Będąc na tej ziemi, pozostawił pewien snop światła na tę trudną, ponurą sytuację. Chrystus bardzo często, gdy rozmawiał z ludźmi, mówił o rzeczach trudnych, zawiłych, a bardzo często nawiązywał do tego wielkiego boju. To przedstawiał to w sposób bardzo prosty, bezpośredni. Jego ulubionym i powszechnie rozumianym przez tamtych słuchaczy sposobem były ilustracje, przypowieści, alegorie, podobieństwa. Skąd na tej ziemi wzięło się tyle zła? To było pytanie, które i Chrystusowi zadawano. Dlaczego tak jest? Macie ogródki? Małe działki, grządki, cokolwiek? Kwiatki na okiennej tam? Zauważyliście, ile troski trzeba, aby je wyhodować?
Czy zauważyliście, że na grządce bez przerwy pielicie i lekko dotkniecie jakąś motyczką jakiejś rośliny, którą akurat hodujecie i ona usycha. Niszczycie chwasty. One bez przerwy odrastają. Nie boją się niczego. Dlaczego zło zdaje się być silniejsze od dobra i ciągle nas niepokoi? Skąd tyle zła na ziemi stworzonej przez dobrego Boga? Ewangelista Mateusz w 13 rozdziale, który bibliści nazywają rozdziałem przypowieści, podał pewną przypowieść. Przeczytajmy ją razem. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i konkol. Przyszli więc słudzy do gospodarza i mówią do niego: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Dziwne. Chcą pozbierać konkol? On mówi: nie. Bo on jest gospodarzem. On się lepiej zna na tej uprawie i na gospodarowaniu jak ci słudzy. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz razem z nim i pszenicy. Zauważyliście, że chwasty i zboża są powiązane korzeniami? I my nieraz, chcąc usunąć zło, zniszczymy przy tym o wiele więcej dobra, które można by innym sposobem uratować. Pozwólcie obydwu ruść do żniwa. W czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Wtedy rozpuścił lud, poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego i mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Kto to jest Syn Człowieczy w Ewangelii? Jezus Chrystus, prawda? To jest Bóg, Stwórca. Rola zaś to świat. Dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, tych, którzy popełniają nieprawość, wrzucą do pieca ognistego, tam będzie płacz, zgrzytanie zębów, wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto się z was dobrze zna na nasionach? Tak? Widzę, że się cieszy, że została tutaj wytypowana. Nasiona rzepy od kalarepy. Odróżniamy? Konkolu od wyki. A co to jest wyka, tak? Wiemy. A więc, ale potrafimy rozróżniać? Nie. Bóg potrafi. Bóg potrafi. I Bóg wie, jak należy postępować w przypadku wystąpienia chwastów. Chrystus, kończąc to wyjaśnienie, dodał jeszcze: kto ma uszy, niechaj słucha. Bo czasem chciałoby się komentować, chciałoby się dopowiadać i powiedzieć: a ja myślę, że... To nie ma znaczenia. Lepiej słuchajmy, obserwujmy, jak to jest w życiu. I wtedy zobaczymy,
jak wielką rację tutaj ukrył Bóg. Jak to było na początku? Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę niewiastę stworzył ich. Błogosławił Bóg im i rzekł do nich: Bóg, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To jest wysianie dobrego nasienia, doskonałego człowieka, który ma zagwarantowane wieczne, szlachetne życie. Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre. Nastał wieczór, poranek, dzień szósty. Tak się zakończyło twórcze działanie Boga w ciągu sześciu dni. Siódmy dzień to był sabat, dzień odpoczynku i uwielbienia Boga za to wszystko, co dał człowiekowi. Ale wtedy Bóg ostrzegł człowieka: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W trzecim rozdziale, bo tam to było z drugiego rozdziału cytat, w trzecim rozdziale pojawia się nowa istota, medium szatańskie, wąż. Wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu, o owocu drzewa, który jest pośród ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Dziwny wąż, który rozmawia. Tak jak oślica Bileama później. Nadto rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Co powiedział Bóg? Na pewno umrzecie. Demon mówi zupełnie coś przeciwnego. Widzicie to nasienie, które jest posiane? Ten konkol z przypowieści? Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. On jest zazdrosny. On chce utrzymać was w ciemnicy. On chce, żebyście o tak wierzyli, cokolwiek on wam powie. Spróbujcie wolności. No i spróbowaliśmy jako rodzaj ludzki. Kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Ona nie wiedziała. Ona zobaczyła, że są dobre do jedzenia. Z wyglądu czasem można się pomylić. Że były miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc, jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Splekli więc liście figowe, zrobili sobie przepaski. Gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, popatrzmy, jak przedstawiona ta scena jest, tak bardzo, bardzo przyziemnie. Bóg przychodzi jak człowiek, nawet jak przechodzi, to szelest słychać. I Adam wtedy zaczyna się ukrywać ze swoją żoną wśród drzew, ale Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Bóg wszechwiedzący, przedwiedzący, wszystko widzący zadaje takie pytanie komuś, kto tam za krzaka się schował. To nie o to chodziło, gdzie ty fizycznie jesteś, gdzie ty duchowo jesteś. Co się z tobą stało? Do tej pory nie uciekałeś? Do tej pory wszystko było w porządku? Zauważyliście, że gdy mamy coś na sumieniu, to wolelibyśmy nawet, żeby ukochane osoby nie pojawiły się. Najlepiej, gdyby ich nie było. Pamiętam, gdy byłem takim brzdącem, to było jeszcze w czasie działań wojennych i cukier był na kartki, a myśmy byli tak zgłodniali z siostrą, chociaż troszeczkę, łyżeczkę cukru, i wyszliśmy tam, a ten kredens był taki chybotliwy, to się wszystko zawaliło.
Myśmy zawsze z utęsknieniem czekali na mamę, żeby przyszła, ale wtedy wolelibyśmy, żeby w ogóle nie przyszła. To jest sytuacja Adama i Ewy. I Bóg mówi, co się stało? Gdzie jesteś? Adam się tłumaczy, jest wystraszony. Bóg mówi, a skąd ty wiesz o tym, że ty nie masz odzienia fizycznego? Czy przypadkiem nie sięgnąłeś po ten owoc? Bóg, który dobrze wie, co się stało. To są retoryczne pytania. Po to, aby Adam myślał, a nie Bóg się dowiadywał. Bóg nie musi się dowiadywać. Adam musi zacząć myśleć i stwierdzić, że to wszystko, co zrobił, te wszystkie zabiegi są do niczego. Dalej mówi, co się z tobą dzieje? Ty kochałeś tę kobietę, teraz ją oskarżasz? Zrobiłeś źle i potrzebujesz wspólnika? Ile razy my tak robimy? Jak bardzo jesteśmy podobni do naszych pierwszych rodziców. Wtedy rzekł Bóg do kobiety, a dlaczego ty to uczyniłaś? A ona już nie wiedziała, na kogo to zrzucić. Wobec tego mówi, tyś stworzył takiego węża. Gdyby nie ten wąż, a w domyśle, gdybyś nie dopuścił do tego, byłoby zupełnie inaczej. Wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą kobietą, między twoim potomstwem i jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Bóg zapowiada przyjście nasienia niewiasty, czyli potomka niewiasty, który stanie się zbawicielem, który zniszczy demona i uratuje, wracając do tej przypowieści, zniszczy konkol, a uratuje pszenicę. Jest dla człowieka szansa. Co później się działo na tej ziemi? W księdze Ioba wiemy, jak toczyła się historia. Szatan przychodzi na naradę do Boga, tam gdzie wszyscy przedstawiciele innych światów byli. I Bóg mówi, słuchaj, a co ty tutaj robisz i gdzie ty byłeś? On mówi, jak to gdzie? Przecież ja mam ziemię we wszechświecie. Ja pokonałem tych twoich stróżów tej ziemi. Ona jest w mojej dyspozycji. Byłem, przechadzałem się i tam wszystko do mnie należy. Bóg mówi, naprawdę wszystko? Ani jednego człowieka nie widziałeś, który by do mnie należał? A Ioba znasz? I zaczęła się walka o Ioba. I szatan powiedział, zgoda? On ci służy, dlatego żeś go przekupił. To jest nieuczciwe. Gdybyś mu odebrał to wszystko dobro, co mu dałeś, to zobaczysz. I mówi to w obliczu i w obecności przedstawicieli wszystkich nieupadłych światów. Zawsze od czasu upadków oskarżał Boga. Co Bóg powinien zrobić? Niektórzy mówią, zgnieść go jak kleszcza. Prawda? Załóżmy, że tak by Bóg zrobił. Co by powstało w umysłach tych wszystkich przedstawicieli całego wszechświata? Sparaliżowani byliby strachem. Jak tylko się wychylisz, jak tylko coś nie tak powiesz, zostaniesz zniszczony. Bóg tak. Bóg powiedział, dobrze, masz wolną wolę. Tylko nie wolno ci dotykać jego życia. Zniszczył Ioba jak tylko chciał. A Iob powiedział, jeszcze Ioba przekonał, Iob to wyrażał. Mówi, Pan mi dał, no to miał prawo wziąć. Pan mu dał. Ale czy to Bóg mu go zabrał? Nieraz jestem przerażony, gdy jestem na cmentarzach, a lubię cmentarze i chyba kiedyś będę się tam dobrze czuł. Gdy na małych grobach albo na grobach mężów czy żon po niedługim stażu małżeńskim jest napisane, Bóg tak
chciał. Naprawdę?